Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Cześć. W dzisiejszym podcaście Przystanek Kraków usłyszycie rozmowę z Alicją Nowotarską, twórczynią strony Ali Atelier, która opowie o autorskiej smakowitej biżuterii oraz o tym, jak proces jej tworzenia wpływa na nasze emocje. Od jak dawna w Twoim życiu obecne są miniaturki i rękodzieło? Z wykształcenia jestem psychologiem i też pracowałam jako psycholog. Natomiast to, czym zajmowałam się w gruncie rzeczy do tej pory najdłużej, to było właśnie przygotowywanie, robienie biżuterii z masy plastycznej, zarówno kolczyków, wisiorków, breloczków i wszystkich tego typu form, przede wszystkim w kształcie miniaturowego jedzenia. I w pewnym momencie też, oprócz tego, że przygotowywałam biżuterię, robiłam także miniatury do domków dla lalek i tym zajmowałam się de facto od 15 roku życia. Jak zaczęła się ta pasja? Od kiedy tylko pamiętam, bardzo lubiłam piec, lubiłam wszystkie słodkości. Myślę, że nie znam dziecka, które by nie lubiło słodyczy, ale bardzo lubiłam te słodycze, no oprócz tego, że oczywiście jeść, to lubiłam je przygotowywać, ale też bardzo lubiłam wszystkie małe rzeczy. Wszystko, co małe, było urocze i będąc na wycieczce we Włoszech, chyba jako 14-latka, 13-latka, zobaczyłam takie magnesy w kształcie różnych słodkości i tak mi się to spodobało, że stwierdziłam, że chcę coś takiego zrobić właśnie w formie biżuterii. Skąd czerpiesz inspirację do tworzenia małych słodkości? Inspirację czerpałam zarówno właśnie z kawiarni, jak i właśnie z jakichś przepisów. Do tej pory lubię i korzystam, moje wypieki. Taki dosyć znany blog kulinarny. I także oprócz tego portalu jakieś inne blogi kulinarne, które co jakiś czas wypuszczały jakiś nowy przepis, to zazwyczaj odbywało się to tak, że wykonywałam kolczyki, a oprócz tego też robiłam takie prawdziwe ciastka. I też nierzadko wykonywałam później zdjęcie tych sztucznych ciasteczek, czyli tych kolczyków, wisiorków na tle właśnie tych prawdziwych. I to też tym bardziej nadawało realizmu. Domyślam się, że metod formowania modeliny jest bardzo wiele, ale jak wyglądała Twoja nauka pracy z tym materiałem? Są różne techniki, które właściwie poznawałam przez lata. Nigdy nie byłam na żadnym kursie. Głównie uczyłam się w taki sposób, że oglądałam bardzo, bardzo dużo tutoriali, czyli takich samouczków na YouTubie. Przede wszystkim zaczyna się od wykonania jakiegoś kształtu, a kształt później można na przykład malować za pomocą suchych pasteli i dzięki temu można na przykład nadawać wszystkim miniaturom w kształcie ciasteczek i ciast taki charakterystyczny efekt wypieczenia. Są też takie kształty, jak na przykład, może kiedyś miałaś okazję zauważyć, takie plasterki owoców, które wykonuje się w troszkę tak jak cukierki, to znaczy wykonuje się je w formie takiej laseczki, którą się później rozciąga do odpowiedniego rozmiaru, jaki chcemy uzyskać i kroimy później je na plasterki. Także można powiedzieć, że jeśli chcę wykonać jakieś tam na przykład tarty z plasterkami kiwi, to najpierw wykonuję takie gigantyczne, naprawdę gigantyczne kiwi, nawet większe od takiego prawdziwego, a następnie rozciągam je, aż osiągnie taki mały rozmiar i wtedy mogę ją pokroić na plasterki. Wszystkie te techniki wydają się być bardzo pracochłonne. Może znalazłaś jakiś sposób, aby przyspieszyć i ułatwić sobie ten proces? Wtedy, kiedy widziałam, że dany wzór cieszy się powodzeniem, no to starałam się właśnie jakoś przyspieszyć ten proces, czyli na przykład wykonywałam formę silikonową z danego wzoru, żeby było mi łatwiej później wykonywać kolejne etapy. Natomiast też starałam się oczywiście tak to robić, żeby ten wzór nie tracił na wartości. To znaczy, jeśli na przykład widziałabym, że taki odciśnięty z formy już
już nie jest taki ładny i traci na tych szczegółach, no to jednak rezygnowałam z tej metody i po prostu starałam się mimo wszystko skupić na tym tak indywidualnie, na każdym wzorze. I też jeśli mogłam za jednym zamachem na przykład zrobić 10 tortów z owocami na przykład, to było to dużo prostsze niż gdybym miała na przykład zrobić jeden tort z owocami, jeden na przykład jedną tartę z wiśniami i jeszcze jakiś inny wzór, na przykład rogaliki. Ponieważ też do każdego wzoru trzeba było troszkę inne kolory rozrobić i też samo rozrabianie takiej masy było trochę męczące, bo na początku jest twarda i dopiero pod wpływem ciepła dłoni mięknie. Modelina towarzyszy Ci od czasów nastoletnich. Czy na przestrzeni lat pojawiły się u Ciebie nowe inspiracje oprócz tych kulinarnych? Późniejszym etapie, można powiedzieć, mojej kariery modelinowej, bo też z czasem zauważyłam, że też można powiedzieć, że ja dorastałam z tą modeliną i z czasem trochę przerzuciłam się z tych takich słodkich motywów, takich bardziej cukierkowych, na z kolei takie bardziej związane z naturą. I też właśnie wykonywałam czy motyle, czy ćmy, właśnie z tej modeliny, takie można powiedzieć nawet najnowsze wzory, czy jakieś takie motywy zawierające listki i inne wzory roślinne. Kto jest Twoim najsurowszym krytykiem? Myślę, że przede wszystkim ja sama. W ogóle bardzo krytycznie zawsze podchodziłam do wszystkich swoich prac i paradoksalnie zauważyłam, to zawsze mnie tak bawiło, że jeśli wykonałam coś i czasem, no było tak, że nie byłam z tego do końca zadowolona, ale tak czy inaczej zdecydowałam się wrzucić zdjęcia na stronę i zobaczyć, czy ludziom się to spodoba, tym, którzy obserwowali mój profil. I paradoksalnie te wzory, z których ja nie do końca byłam zadowolona, cieszyły się ogromnym powodzeniem, naprawdę ogromnym. A z kolei takie, z których ja naprawdę byłam zadowolona, no to różnie. To były, no czasem też były ciepło przyjmowane, a czasem tak widziałam, że nie ma dużego odzewu. Także może mam po prostu trochę inny gust. Z zawodu jesteś psychologiem, dlatego chciałabym zapytać też o czysto teoretyczny aspekt tworzenia. Czy jest to dla ciebie jakiś rodzaj terapii, odpoczynek i odstresowanie, czy może raczej stres i napięcie, czy się uda, czy biżuteria się spodoba? Tak, owszem, to wymaga dużego skupienia i jest takim totalnym oderwaniem od rzeczywistości. Ja myślę, że w ogóle każda praca artystyczna jest takim oderwaniem, właśnie to, co mówisz, że można pracować tylko ze swoimi myślami, ewentualnie przy jakiejś ulubionej muzyce. Ja bardzo lubiłam też pracować przy audiobookach, także byłam w stanie, jeśli wykonywałam już jakiś taki wzór, który robiłam po raz kolejny, to rzeczywiście nie miałam problemu, żeby skoncentrować się i na jednym, i na drugim. Natomiast jak najbardziej jest to bardzo relaksujące i jest super formą terapii. Polecam każdemu. Gdzie w Krakowie można znaleźć i kupić Twoją biżuterię? Aktualnie jest jedna galeria na Kazimierzu, na ulicy Józefa, w której można znaleźć moją biżuterię. Też do tej pory współpracuję z pewnym sklepem w Poznaniu i wykonuję raz na jakiś czas do nich te rogale marcińskie, które są takie charakterystyczne dla Poznania, tak jak trochę dla Krakowa obwarzanek. Jak znalazłaś swoich pierwszych klientów? Na początku to szło tak zwaną pocztą pantoflową, czyli wykonałam właśnie jakieś kolczyki, sama je nosiłam, więc sama byłam trochę taką żywą reklamą. Ale z początku na przykład moje koleżanki, czy z klasy, czy ze szkoły, podpatrywały te kolczyki, które mam i na przykład składały te zamówienia u mnie. Natomiast później z czasem rzeczywiście zaczęłam też dodawać zdjęcia na różne portale społecznościowe, tam na Instagram czy na Facebooka. Założyłam tą tak zwaną stronę na Facebooku. Zaczęłam się ogłaszać na różnych grupach artystycznych. Powiem szczerze, że to jest faktycznie to może człowieka wybić. To są właśnie różne grupy na Facebooku, szczególnie takie właśnie skierowane do artystów, do rękodzielników. I to bardzo, bardzo polecam. Tam właściwie można zarówno podpatrzeć różne
ciekawe prace innych osób, jak i właśnie pokazać samego siebie.